Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek studiów wschodnich. 100 lat temu urodził się zmarły, z kolei 5 lat temu, Richard Pipes. Postać, której nie trzeba przedstawiać studentom historii, studiów wschodnich czy wielu innych kierunków. Jego książki stanowią podstawę w nauczaniu historii Rosji. W tym odcinku przybliżymy postać tego wybitnego amerykańskiego historyka polsko-żydowskiego pochodzenia. O twórczości Richarda Pipesa i o tym, czy byłby on zdziwiony tym, co robi współczesna Rosja, porozmawiam dzisiaj z dyrektorem OSW Wojciechem Kończukiem. Dzień dobry. I analitykiem OSW, a także uczniem Richarda Pipesa, czyli Witoldem Rotkiewiczem. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Co jakiś czas przygotowujemy takie podcasty, w których omawiamy biografię osób, które zajmowały się badaniem Rosji czy szerzej Wschodu. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Włodzimierzu Bączkowskim i te podcasty zaczynamy w mniej więcej podobny sposób, to znaczy, żeby Państwa zachęcić do dalszego słuchania, pytam, dlaczego warto, dlaczego warto zapoznać się z biografią twórczością omawianej osoby. Więc w tym przypadku Richarda Pipesa. Dlaczego więc warto Witold Trotkiewicz? Richard Pipes położył podwaliny pod naszą dzisiejszą wiedzę historyczną dotyczącą Rosji. W tym sensie, że stworzył niezwykle przekonywującą interpretację dziejów Rosji. Co więcej, pokazał, jak ta interpretacja, jaki ona ma wpływ. Jakie ona ma znaczenie dla naszego rozumienia dzisiejszej Rosji? W związku z tym no, każdy, kto chce dowiedzieć się o dzisiejszej Rosji, powiedziałbym tak paradoksalnie, powinien przynajmniej, no może nie zaczynać, ale jako jedną z pierwszych pozycji wziąć do ręki przynajmniej dwa dzieła Pipe'a fundamentalne. To znaczy jego książkę o Rosji przy Starym Reżimie i jego historię o rewolucji bolszewickiej w Rosji. Te dwa pozornie związane, ze sobą, pozornie związane ze sobą dzieła, są de facto połączone jedną bardzo ważną koncepcją dotyczącą w ogóle Rosji jako pewnego bytu polityczno-kulturowego. Ja tu, kulturowego, zwłaszcza w sensie kultury politycznej. I tutaj, krótko mówiąc, jakby fundamentem koncepcji Pajksa jest założenie o pewnej istotnej ciągłości w historii Rosji, która obejmuje i czasy Rosji carskiej, i czasy Rosji wczesno-nowożytnej, i czasy Rosji. I także można powiedzieć, to co mówił o, o, pod koniec swojego życia o Rosji współczesnej, o Rosji putinowskiej, także doskonale się w tą koncepcję wpisuje i w dużym stopniu tłumaczy fenomen dzisiejszej Rosji. Także te dwa tomy są taką obowiązkową lekturą. Czyli znowu jest ten aspekt, który też był u Włodzimierza Bączkowskiego, że jak rozumiem, Pipes może pomóc nam zrozumieć przez przeszłość teraźniejszość. Zdecydowanie. To był wybitny historyk, jeden z najwybitniejszych historyków XX wieku zajmujący się historią Rosji, ale też wybitny intelektualista i też bardzo uczciwy intelektualista. To była osoba, która nie tylko napisała wspomniane wcześniej dzieła, czyli Rosja carów, Rosja bolszewików i rewolucja rosyjska. To są takie trzy najważniejsze książki, ale też trylogia. tak zwana trylogia, która też jest, niemal wszystko co Pipes napisał jest dostępne w języku polskim dzisiaj ale to był też człowiek, który miał fenomenalną zdolność do ciekawego pisania. Czy jego książki czyta się pasjonujące. To nie jest nudny wykład, to nie jest nudna narracja, tylko to jest pisane żywym, bardzo takim świeżym, wyraźnym językiem. To był też człowiek, który uważał, że aby zrozumieć Rosję, trzeba poznać jej przeszłość. I to szczególnie mówił o dziejach instytucji społecznych i politycznych państwa rosyjskiego. I on też widział, o czym wspomniał Witold, on też widział ciągłość między, między Rosją carską, a Rosją bolszewicką, co też Sprawiało, że mimo tego, że on przez 40 lat był profesorem Uniwersytetu Harvarda, czyli jednej z najlepszych uczelni amerykańskich, on był, nie był w mainstreamie amerykańskiej historii zajmującej się Rosją, ale też nie był w mainstreamie sowietologii amerykańskiej. O tym sobie pewnie za chwilę tak. dalej powiemy. Natomiast e, trzeba pamiętać, że to, co on pisał, to było bardzo często obrazoburcze. On, on szedł na przekór te, te, tej głównej linii narracyjnej o. Rosji o, o Związku Sowieckim, więc można powiedzieć, że cała jego biografia to była, była biografia pod prąd, natomiast okazało się, o tym też sobie jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, że to on miał rację. Mm -hmm. Tak, i o te, te wątki będziemy rozwijać, ale najpierw dla tych z Państwa, którzy może nie znają biografii, krótki właśnie wątek y, biograficzny, gdyż to może być też ważne w, przy okazji wspominanego tutaj podcastu o Włodzimierzu Bączkowskim. Y, podawaliśmy taki cytat Jerzego Niezbrzyckiego, że opowieść o Rosji jest często opowieścią autobiograficzną, i to też, jak rozumiem, trochę było zarzucane momentami Pipesowi, bo Pipes urodził się w Cieszynie, a wychował w Warszawie. I I dopiero w wieku 17 lat trafił do Stanów. Tak, może po powiedzmy o szybko o bio jego biografii. Ja zacznę, Witold pewnie rozszerzy za chwilę. Pipes urodził się w 1923 roku w Cieszynie. Ten Cieszyn trochę przypadkiem wyszedł. Jego matka pochodziła z Warszawy, ojciec pochodził z Galicji. Ojciec prowadził firmę cukierniczą właśnie w Cieszynie, która potem dała podstawę czegoś, co się nazywało Olzą. Słynne batoniki Prince Polo to tak naprawdę tam. Potem, potem jego ojciec z kolei też Krakowie firmę prowadził w latach 30., która potem dała początkowi firmie Wawel też do dzisiaj istniejącej, więc można powiedzieć, że był biznesmenem z branży czeko czekolady. Ale też była to rodzina, w której były elementy zainteresowane polityką. Zdecydowanie. Trzeba też pamiętać, że to była rodzina pochodzenia żydowskiego, ale bardzo mocno zasymilowana i osadzona w kulturze polskiej. No sam fakt, że ojciec, że, że ojciec Pipesa był, był legionistą, był w Legionach Piłsudskiego, też pokazuje, że no to nie było typowe dla przedstawiciela rodziny żydowskiej, zamieszkałej na ziemiach polskich. To była rodzina świecka. Pisze Pipe w swojej autobiografii, że oni właściwie nie nie, nie, nie odbywali rytuałów religii żydowskiej, natomiast do domu posługiwali się językiem niemieckim i polskim, i właśnie w takiej kolejności. Więc pod tym względem też to było spe, specyficzne. On miał też to szczęście, że trafił po pierwsze do dobrego gimnazjum warszawskiego, był mocno osadzony w kulturze polskiej. To też sam, sam fakt, że swoją żonę zmarłą zresztą kilka dni temu, Irene Pipes, on poznał już w Stanach Zjednoczonych, ona również pochodziła z Warszawy, z rodziny żydowskiej, w czasie przedstawienia, w której ona deklamowała pana Tadeusza to też, jak pisze Pipes, gdzieś tam zwróciło jego, jego romantyczne historię. Natomiast jego zainteresowania Rosją nie zaczęły się w Polsce, bo on, po kilka miesięcy po wybuchu wojny jego, jego ojcu udało się załatwić paszport jednego z krajów Ameryki Południowej i przez Niemcy i Włochy wyjechać do, do Stanów Zjednoczonych. Więc on nie interesował się jako taką Rosją mieszkając w Polsce i też są bardzo ciekawe jego rozważania i w autobiografii i też w kilku wywiadach. Może też w tym takim, jednym z najciekawszych, jakie on udzielił, udzielił ponad 20 lat temu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, kiedy on mówił, że on wprawdzie, nie inspirował się bezpośrednio dokonaniami polskiej sowitologii, polskich badań nad Rosją. I tutaj przede wszystkim myślimy sobie o Janie Kucharzewskim, autorowi, który był autorem tej fundamentalnej pracy od Białego do Czerwonego Celatu, która właściwie, jeśli chodzi o to, jak Kucharzewski zmarły na początku lat 50. W, w Stanach Zjednoczonych, widział Rosję, to było bardzo bliskie temu, co potem już po nim młodsze dwa pokolenia Pipes pisał, pisał też o Rosji. Więc on twierdzi, że to raczej pewien duch polski go. Natchnął niż, niż bezpośrednia lektura polskich autorów, których, które poznał później, kiedy już był człowiekiem ukształtowanym. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że on jednak to biografia osoby urodzonej w, w Polsce, która pojęła pewne rozumienie, tego, czym jest Polska, także przez polską kulturę. Pan tak? będąc gimnazjalistą, warszawskim, miał Mickiewicza, miał Krasińskiego, miał słowackiego i wielu, wielu innych polskich autorów, to wygląda na to, że to miało jednak wpływ na to, jak on potem patrzył, patrzył na Rosję. To zresztą niektórzy mu potem zarzucali, mówiąc, że on jest, że nie należy wierzyć Polakom, bo oni nie napiszą prawdy o, o Rosji. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do biografii Pipesa. On wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, tam kończy Uniwersytet Harvarda, studiuje historię. Wcześniej był na Cornell, prawda? Tutaj może mnie Witok poprawisz. Nie, on w ogóle trafił. To taka historia: on trafił do e, małego koledżu na Środkowym Wschodzie, e, ponieważ nie miał pieniędzy. I tam e, zgodzili się, znalazł tam stypendium. E, I na Harvard on trafił dopiero jako doktorant. E, trafił do. E, I też opisuje w swoich e, wspomnieniach, że nawet wtedy e, on nie wiedział, czym się będzie zajmował. I dopiero podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej z zresztą bardzo znanym amerykańskim politologiem on powiedział, no, tak, w takim razie może trzeba, trzeba zająć się jakimś krajem. Bo państwo miał takie wyobrażenie, że będzie zajmował się sztuką. A historią, może filozofią. Niemcami, tak też miał pomysł, żeby się Niemcami zajmować. O Niemcach on mówił później mi, że on Niemcami nie chce się zajmować i nie chce czytać po niemiecku ze względu na Holocaust i II wojnę światową. Że to oznaczało jego jakby odcięcie się od kultury niemieckiej, od, od, od języka niemieckiego. Także nawet gdy dawał wywiady, Później w, nie, w mediach niemieckich, to nie dawał ich po niemiecku nigdy. Co było tyle dziwne, że niemiecki był jego właściwie pierwszym językiem. Natomiast wywiady na przykład dla rosyjskich czy sowieckich, rosyjskich mediów dawał po rosyjsku, a dla polskich, dla, ja słyszałem go w Radiu Wolna Europa, e, mówił po polsku. I wtedy, jaki kraj? No e, 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 Rosja, tak? Rosja i to właściwie ta decyzja o tej Rosji dokonała się w ciągu tych paru minut. Rozmowy kwalifikacyjne na Harvardzie. Ten profesor powiedział: a Tam jest, siedzi profesor Karpowicz. wybitny no powiedzmy kilka słów. O tym to jest człowieku. ważne, dlatego że Pipes został ukształtowany jako historyk Rosji w dużym stopniu właśnie przez swoje, przez swoje, przez swoje doświadczenie z profesorem Michałem Karpowiczem, który był rosyjskim emigrantem ale e, który pochodził z e, warstwy rosyjskiej liberalnej inteligencji. E, był e, człowiekiem o poglądach e, liberalno-lewicowych, tak gdzieś na granicy kadetów i socjalistów, rewolucjonistów. E, I który przekazał Pajpsowi, moim zdaniem, pewną... pewną e, Pewną, pewną wizję Rosji, pewno, pewne, 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 pewne przekonania o tym, co jest w tej Rosji ważne. Pewien sposób myślenia. Pewien sposób myślenia o Rosji. Ale pewną wrażliwość tutaj muszę i pewną trochę wrażliwość. zaprotestować, że potem Pipsa mówił, że wizja Rosji, jaką sam Piper wytworzył, że, że Karpowicz by się z nią nie zgodził. Zgodzi. To, jest, to jest oczywiście też prawda, ale, ale jednakże gdy. Patrzymy na to, jaką rolę przypisuje Pipes w historii Rosji inteligencji. Jaką rolę przypisuje w ogóle to, że zajmuje się rozwojem jakby myśli politycznej, myśli intelektualnej. Stosunkowo mało uwagi poświęca kwestiom polityki ekonomicznej, tak? gospodarce. Polityka społeczna też jest tutaj. To jest taki profil. Powiedziałbym idealistyczny, tak? gdzie, 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 gdzie myśl polityczna, kultura jest naprawdę w centrum. I to jest, i to, jest to, to, co łączy go z, z Karpowiczem. On oczywiście ma inną koncepcję Rosji, dlatego że Karpowicz miał tą koncepcję Rosji bardziej optymistyczną, taką ewolucjonistyczną. Wierzył w to, że Rosja stopniowo liberalizuje się. I, natomiast Pipe'a. Jest to głęboko zakorzenione przekonanie, że jest, pewna, jest, pewna, jest, pewien, jest pewien rdzeń kultury rosyjskiej. On oczywiście nie jest tak, że on nie, nie może się nigdy zmienić, on jest dosyć, dosyć odporny na zmiany, stabilny. Rdzeń kultury politycznej, który, no, który w pewnym sensie determinował rozwój dziejowy Rosji. I, i, I tak naprawdę no, powodował, że rosyjskie społeczeństwo, rosyjskie, rosyjskie struktury polityczne nie potrafiły zejść z tej ścieżki, która w pewnym sensie była zapisana w tym, można powiedzieć, kodzie genetycznym państwowości rosyjskiej i społeczeństwa rosyjskiego. Który wytworzył się gdzieś na przełomie XIV, XVII wieku. Jeśli mogę, zanim wrócimy do jego biografii, chciałem tutaj na potwierdzenie tego, co mówił Witek, cytat z Pipesa z jego autobiografii przytoczyć, mianowicie pisze Pipes. Pogląd, że Rosja jest krajem europejskim można racjonalnie obronić, koncentrując uwagę na jej wysokiej kulturze, literaturze, sztuce, nauce, która rzeczywiście jest europejska, a ignorując jej polityczne i społeczne instytucje oraz niską kulturę, która europejska nie jest. Dlatego też Rosjanie tacy jak Karpowicz, wspomniany przez nas chwilę wcześniej, i studenci podzielający go pogląd skupiali się na historii intelektualnej Rosji. I na historii nurtu socjalistycznego i, libera, i, i liberalnego, nie, nie przywiązując wagi do ruchów konserwatywnych, które o wiele wyraźniej odbijały rosyjską rzeczywistość. Czyli wybierali element a. pewny, który. która wpisywała się w tezę europejskiej Rosji, natomiast Pipes badał ten kraj znacznie szerzej. I Pipes generalnie wielokrotnie mówi: Rosja nie jest Europą, albo jest daleko inna Europa, albo jest nie do końca Europą. Można znaleźć bardzo wiele przykładów na to, że Rosja jest na krajem nieeuropejskim. Jest krajem, w którym wysoka kultura i kultura wyższej warstwy jest europejska. Ale nie wpływa to ale na całość. Nie wpływa to, ale instytucje i zwłaszcza kultura polityczna. I to jest pewien paradoks, bo, bo ta elita, nawet ta najbardziej zwesternizowana, jak się wydawało, która przyjmowała ideologię zachodnio-niemiecką, marksizm, okazała się w końcu, no, tu mowa o bolszewikach, ale także te tendencje były także w innych partiach politycznych, okazywała się jednak być wierna tym w sferze kultury politycznej, ściśle rzecz biorąc, tak? to znaczy w swoich wyobrażeniach o tym, jak powinno funkcjonować państwo i jak powinno funkcjonować społeczeństwo. Tu ta, 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 ten, 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 ten naskórek, ta, ta, ta powierzchnia tej wysokiej kultury europejskiej okazała się bardzo cienka. I pod nią kryły się pomysły i koncepcje i wyobrażenia w sferze politycznej i społecznej, które... które, które i znowu to jest ten paradoks, które przybierały pewne formy, które były europejskie powierzchownie, ale w głębi mechanizmy i jakby natura tych, 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 tych pomysłów i tych wyobrażeń była zaczerpnięta właśnie z tego, z tego zasobu doświadczeń, z tej kultury politycznej, która była właściwa temu arałowi od, no, od wczesnego okresu nowożytnego, kiedy kształtowała się to, co nazwał Pipes patrimonialna, absolutyzm, patrimonialna monarchia rosyjska. A przytem ta cienka europejska warstwa w Rosji została tak naprawdę poddana eksterminacji przez bolszewików, o czym Pipes też pisze. Po 17 roku właściwie Rosja przyjęła, zrobiła zwrot w tył, czyli intelektualiści, czyli ta najbardziej europejska warstwa społeczeństwa została Albo zmuszona do emigracji, albo częściej po prostu wysłana do, do łagrów i wymordowana. Pipes przez lata, od tego momentu, o którym Witold tutaj wspominał, rozpoczyna się długoletni, trwający dziesięciolecia związek Pipesa z Harvardem. Z jednej strony on nie był częścią mainstreamu, o tym za chwilę sobie troszeczkę więcej porozmawiamy, ale trochę na, z drugiej strony chcę, żebyśmy powiedzieli o tym, że jednak. Miał on związki z administracją y, amerykańską, nawet po momencie był doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Był, ale nawet dwukrotnie. Znaczy, tutaj y, pewnie y, trzeba by to rozdzielić na lata 70., dokładnie 76. rok, kiedy mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, mianowicie była dyskusja w CIA dotycząca doktryny nuklearnej Związku Sowieckiego. Kiedy e, interpretacja CIA była następująca, Rosjanie się zbroją, rozbudowują swój e, e, asortyment nuklearny, swoje, swoją broń nuklearną, ale nie po to, żeby z niej skorzystać. E, I to była teza, która, była, która w pewnym momencie na życzenie prezydenta Nixona e, miała zostać zweryfikowana. I powstał tak zwany Team e, B, albo Team B. Który, na czele którego stanął właśnie e Pipes. Tam e, między innymi w, w jego skład wchodził też Paul Wolfowitz, znany później też polityk e, amerykański. E, kilku innych znanych e, działaczy, badaczy, i który, który doszedł do kompletnie innych wniosków niż główna teza CIA. Mianowicie, to znaczy? że Rosjanie rozbudowują swój arsenał nuklearny po to, że jak będzie potrzeba, aby zrobić z niego użytek. Tu chodziło konkretnie o, o, o dyskusję na temat tego, czy, czy w ogóle strategia sowiecka przewiduje tak zwane first use. Znaczy, że są gotowi... Bo, bo, bo problem, jakby istota problemu polega na tym i to, istota sporu polegała na tym, że Amerykanie jakby konstruując, bo oczywiście nie mieli wielu źródeł, które umożliwiałyby zapoznanie się z tym, tak, to są tajne dokumenty, dokonywali pewnej projekcji swoich wyobrażeń i wydawali im się wydawało im się, że po prostu o broni nuklearnej inaczej myśleć nie można. I w związku z tym zakładali, że Rosjanie myślą o tej broni nuklearnej i jej użyciu dokładnie tak jak Amerykanie. Czyli Amerykanie od początku uważali, że broń nuklearna nie może zostać użyta, a oni nie będą jej używali pierwsi, natomiast służy tylko jako tak zwany deterrent czyli jako odstraszanie. I że mechanizm będzie taki, że ponieważ obydwie strony, żadna ze stron nie jest gotowa użyć jej pierwszą, no to y, będziemy tylko się szachować tą istniejącą bronią. Między innymi w związku z tym wyścig w tej sferze nie ma sensu, bo nieważne jest kto ma więcej tej broni, Ponieważ ona i tak pełni rolę swego rodzaju no, symboliczną. I wtedy wchodzi Pipes, który, mówi, wchodzi Pipes, że, który że mówi, że y, to jest właśnie, że, że założenia amerykańskie z y, oceny tej strategii czy konstrukcji strategii są błędne, ponieważ przyjmują pewne założenia wyjściowe, które są właściwe do amerykańskiego myślenia. Natomiast Rosjanie myślą, myślą że Sowieci czy... myślą o tym zupełnie inaczej. Patrzyli jest, Amerykanie bardzo... swoimi okularami to. Na jest tak, bardzo Rosji. ważne, bo to był stały argument w jego narracji nawet na temat Związku Sowieckiego, Rosji. Mianowicie on Mówił, oni nie myślą tak samo jak my. Tak. popełniacie fundamentalny błąd, próbując te, twierdzić, że oni mają podobny sposób myślenia. On też, jak gdyby główne, główny wniosek z tej, tej grupy Pipesa, która powstała do zweryfikowania tej tezy był taki, że Sowieci są nastawieni niedefensywnie, defensywnie, jak się, jak się wydawało CIA, tylko ofensywnie. Tak. To dosyć A, fundamentalne. Tak, zdecydowanie. Dlatego, że... E, dlatego, że z, znowu tu wracamy do, do, do dyskusji na temat tego, jaką politykę prowadził w Związku Sowieckiego. To znaczy e, w latach 70 e, w zasadzie nawet, e, ja bym powiedział także mainstream republikańskiej partii, e, nie tylko demokraci, uważali, że w najlepszym wypadku możemy mieć do czynienia z tego rodzaju Patem możemy próbować zamrozić istniejącą równowagę sił. No i to jest najlepsze, co, 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 może, nas, co może nas spotkać. Tak? W pewnym sensie, że rozwiązaniem jest coś, co. co pewne, pewne rozmiękczenie systemu sowieckiego poprzez, poprzez współdziałanie z nim, poprzez. Modna była wtedy teoria konwergencji systemów. Że poprzez nawiązanie relacji gospodarczych, międzyludzkich, politycznych, uda się przezwyciężyć ten fundamentalny konflikt. I w zasadzie tego fundamentalnego konfliktu już nie ma. Że Związek Sowiecki zachowuje się już jak normalne państwo i należy z nim postępować tak, jak z normalnym państwem. I w zasadzie ich cele. Ostateczne są takie jak nasze, czyli oni chcą, w zasadzie szukają sposobów, żeby poprawić poziom życia swoich, rozwiązać wewnętrzne problemy, a kwestie dotyczące no, rzekome cele ekspansywne to jest czysta retoryka i że z tego już nic nie zostało. A czy ta narracja Pipes'a i. To ta jego praca jako, jako doradca administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych przełożyła się na jakąś zmianę w myśleniu amerykańskich elit? No zdecydowanie. znaczy Z jednej strony mieliśmy ten epizod, o którym mówiliśmy, kilku miesięczny w 1976 roku za Nixona, a potem przez dwa lata Jared Pipe pracował jako. Członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa, będąc tam doradcą do spraw Europy Wschodniej w u prezydenta Reagana w administracji Reagana, więc był na dwuletnim urlopie na Harvardzie I między 81 a 83 no, był ważną postacią w administracji, tej doradczej części administracji prezydenta Reagana, i no, bez wątpienia on miał czy, pisał część przemówień Pipesa, e, e, Reagana. Wprawdzie to nie on był e, autorem tego słynnego określenia o imperium zła. Zresztą kiedyś na jakiejś konferencji, już po rozpadzie Związku Sowieckiego, konferencji w Moskwie, został zapytany przez Rosjan, czy to on. O jego odpowiedź była: i nie, czyli niestety, niestety nie ja. Natomiast... Tak ktoś się przyznał do autorstwa. Tak, tak? to jeden ze writerów, Aha, jeden okay. ze speechwriterów. I pada jego nazwisko w, w autobiografii Pipesa. Ee, więc on, on miał wpływ. To oczywiście nie był, w, nie był wpływ pewnie dominujący, natomiast myślę sobie, że sam Regal był takim politykiem, który. Bardzo wiele zrozumiał z istoty Związku Sowieckiego. I tutaj e, chyba znowu musimy się odwołać do słów samego Pipesa, który do tej przeciekawej, bardzo Państwu polecamy autobiografii e, wydanej po polsku, która nazywa się, która nazywa się Żyłem". Żyłem, Wspomnienia Niezależnego, wydana w, w Polsce w 2004 roku. E, więc e, pisze, pisze w tej książce o Pipe's Oleganie. E, mimo nie, mimo tego, że nie da się zaprzeczyć, że Reagan był bardzo skutecznym prezydentem, który w dużym stopniu przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego i rozpadu jego imperium, co było wydarzeniem o wielkiej doniosłości historycznej. Jak to, się sta jak to się stało, że ten człowiek uważany przez inteligencję za sympatycznego Matołka, to już myślę bardzo ważne, bo jednak w tej, na tych salonach waszyngtońsko-nowojorsko-innych jednak regal był postrzegany jako osoba z jakiś niskim statutem, dokładnie, który Brzmi nie, niewiele rozumie, a nie daj Boże doprowadzi do wybuchu wojny nuklearnej ze Związkiem Sowieckim. I dalej pisze Pipes, pisze ten sympatyczny Matołek pojął, że Związek Sowiecki to śmiertelna choroba, podczas gdy niemal wszyscy licencjonowani lekarze że twierdzili, że cieszy się on doskonałym zdrowiem. I dalej. Regan miał niezwykłą umiejętność trafnej oceny sytuacji politycznej. Instynktownie rozumiał, tak jak inni wielcy mężowie stanu, co się liczy, co, a co nie, co jest dobre, a co złe dla jego kraju. Tej umiejętności nie sposób się nauczyć, trzeba się z nią urodzić. I tutaj jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, że diagnozy Pipesa. Pod, zbiegły się z diagnozami intuicyjnymi Regana. To znaczy, że Związek Sowiecki jest kolosem na glinianych nogach. No ale tu trzeba dodać, że, że, że przyjście Regana do władzy było wtedy swego rodzaju rewolucją. To był naprawdę radykalny zwrot. To było w latach 60-70 nawet. Te administracje demokratyczne i republikańskie, one się wymieniały, ale, ale różnic, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę w Związku Sowieckiego, nie było. I przyjście Regana oznaczało przyjście do władzy nowej formacji republikańskiej, i tu był taki, to był taki podział nie tylko polityczny, ale podział powiedział to, to Wojtek o tym wspomniał kulturowy, taki cywilizacyjny. To była ta, to była ta prowincja, która tam był silny taki ładunek anty, antyelitarny, Antyestablishmentowy, że właśnie ci, ci wszyscy jajogłowi, którzy tam siedzą w Waszyngtonie i podejmują decyzje, to, to są po prostu oderwani od życia i od, od kraju i od korzeni i w ogóle nie rozumieją niczego. I, i, i elity intelektualne amerykańskie, uniwersyteckie były gremialnie przeciwko Reaganowi. I to była taka sytuacja, w której, której w szczególności wśród sowietologów, wśród ludzi zajmujących się Rosją, było naprawdę prawie nikogo nie było, kto byłby gotów nawet współpracować z Erganem i, i ponieważ generalnie uważano go właśnie za niebezpiecznego jastrzębia, który prowadzi do zaostrzenia zimnej wojny i, i, i sprowokuje konflikt nuklearny. Historia to brutalnie zweryfikowała. Historia to brutalnie zweryfikowała i, i to był. No i to, do dziś jest to taki. Na tym się dosyć. Na tym trochę się pisze w Stanach, ale, ale mało, tak? Wstydliwy temat. Wstydliwy temat i Pipes był to jakby predestynowany do tego ze względu na swoją pozycję e, outsidera i, i człowieka, który jest e, no jakby w sporze fundamentalnym sporze intelektualnym z, z, z establishmentem naukowym i sowietologicznym. E, no on był jak naturalnym kandydatem do, jako główny specjalista od spraw Związku Sowieckiego e, w administracji Reagana. Miał kluczową rolę w napisaniu czegoś ważniejszego niż, 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 niż przemówienia ta, prezydenckiej dyrektywy, która była pisana w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i na którą, która jakby wytyczała strategiczne cele polityki amerykańskiej. I Pipes miał fundamentalną rolę, był no, praktycznie autorem tego dokumentu, czy koncepcji tego dokumentu. I to jest o tyle ważne, że, tam, że ten dokument zmieniał cały sens strategii amerykańskiej. Czyli strategii, która jest nastawiona na, na, na utrzymanie status quo i takiej defensywnej strategii. Takiej strategii, która zakłada, że, że Związek Sowiecki to jest. To jest kraj każdy tra, inny. Kraj każdy inny i kraj, którym, który, który, który będzie tym elementem sytuacji międzynarodowej zawsze na strategię ofensywną, to znaczy na założenie, że Związek Sowiecki można pokonać, że jesteśmy w sytuacji konfliktu, który nie jest do rozwiązania w inny sposób niż przez pokonanie przeciwnika i były tam elementy, które jakby wskazywały, jak, te, jak tego można, jak tego można dokonać, w jaki sposób można dążyć do pokonania przeciwnika bez podwyższania ryzyka bezpośredniego starcia nuklearnego. To z kolei historia zweryfikowała pozytywnie. Tak, ale może też powiedzmy w ramach szerszego kontekstu, coś co pewnie dla polskiego ucha w, w, wydaje się czymś nieprawdopodobnym, ale Amerykanie od samego początku zimnej wojny w się w fundamentalny sposób myli. Ja myślę i o większości akademii, Kręgów akademickich, naukowych, ale też administracji amerykańskich, jeśli chodzi o to, czym jest Związek Sowiecki. No, Pabst pisze o tym, że kiedy on dołączył do tego Centrum Badań Rosyjskich, pierwszej tego typu instytucji, która powstała w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harvarda, no to po pierwsze y, większość jego kolegów, około 40 osób wtedy liczyło to centrum, to było sobie o sympatiach prokomunistycznych. E, które w fundamentalny sposób myliły się do tego, czym jest Związek Sowiecki. E, w, więc przez te kolejne dziesięciolecia swojej kariery naukowej, Pipes był z nimi właśnie w, w takim zderzeniu. Znaczy, I był i, wielokrotnie krytykowany. Był, był wielokrotnie myśli. krytykowany, był często wyautowywany, był często p, p, pokazywany jako ten taki jastrząb, antysowiecki jastrząb, który, który, którego polityka, gdyby, ją, gdyby jego diagnozy miały być wdrażane przez polityków, doprowadzi. Do, do starcia nuklearnego ze Związkiem Sowieckim. E, więc e, ci re rewizjoniści, bo tak się ta, te, te kręgi nazywały, które były po tej drugiej stronie, jeśli chodzi o interpretowanie, czym jest Związek Sowiecki, one, one mówiły jeszcze w końcu lat 80., kiedy się pierestrojka zaczęła, o tym, że e, czy nam się to podoba, czy nie, Związek Sowiecki będzie trwał i nie ma co liczyć na to, że Związek Sowiecki kiedykolwiek się może rozpaść, dlatego że nie mamy, i dlatego też nie mamy innego wyjścia, jak się ze światem komunistycznym i obozem komunistycznym, nie tylko go zaakceptować, ale też się z nim ułożyć. To, to, to jakiś tam zasad, zasad współżycia. Oczywiście okazało się, że to Pipes i, i nieliczni tacy jak on, Zbigniew Brzeziński, choćby tutaj możemy kilka innych nazwisk wymienić, mieli rację, ale też... Yy, Warto, warto tutaj samymi, samy, samymi słowami Pipesa to podsumować, bo on z tej znowu się, się odwołam do jego autobiografii, on napisał, że sowietolodzy nie potrafili przewidzieć przyszłości nie dlatego, że nie próbowali, ale z powodu zwykłej niekompetencji, a potem pisze bardzo mocno, chyba, nikt, chyba nigdy w historii tak ogromne pieniądze wydane na badanie innego kraju nie przyniosły tak żałosnych wyników. A mimo to ludzie ci nadal bez słowa wyjaśnienia lub przeprosin prowadzili swoje pseudonaukowe badania. I to też tutaj przed rozpoczęciem nagrywania wspominaliście pewne spotkanie, pewną anegdotę po Białowieży, po, po tych wydarzeniach. Tak, to znaczy ja byłem świadkiem takiego seminarium zwołanego ad hoc po ogłoszeniu końca Związku Sowieckiego. To chyba był styczeń. Zaraz po świętach, styczeń po nowym roku, w, w, właśnie w, w, w Centrum Badań Rosyjskich. 92 roku. Tak, 92 tak. roku na Harvarda, gdzie zebrała się cała śmietanka, nie tylko z Harvardu, ale z okolicznych uczelni. Ludzi zajmujących się Rosją, Związkiem Sowieckim i, i profesor Pipes miał takie wprowadzenie. Tam Marshall Goldman, który był takim, takim też ważną figurą w, ty, w tym świecie, otwierał to, ale, ale Pipes miał wprowadzenie i w zasadzie powiedział im wszystkim w twarz, że Wszyscy tutaj jesteście, no, fundamentalnie myliliście się i w zasadzie. Mam do czynienia z taką sytuacją, w której, w której, w której cała, cała branża, cała gałąź wiedzy okazała się na kompletnie fałszywej ścieżce, ale powiedział to w taki sposób powiedział to Marx miał taką zdolność mówienia rzeczy e, radykalnych e, w sposób niezwykle dyplomatyczny. Ale to nie było dyplomatyczne, że, że on. Nie, on wszystko powiedział, ale mówił to w takiej formie, tak łagodnie, z takim. Grzecznie tak powiedzieć. grzecznie, tak. Właśnie ta, ta, ta grzeczność, ten, ta, ta maniera była tak zniewalająca, że, że ta druga strona nie wiedziała w ogóle, co <laughs> powiedzieć, tak? I, i, I przyjmowała to z pokorą, milcząco. I ta, ten, ten, ten jego wykład, czy ten jego, to jego prezentacja, ona przeszła. Znaczy siedzieli wszyscy z pochylonymi głowami i w zasadzie nikt nie był w stanie protestować, no bo zresztą nie było co. Gremium rozeszło się w takim, w takim smętnym nastroju, no ale ten wykład Pajpca był po prostu wstrząsający. Tak? Znaczy podsumowanie tego, on umiał też, miał taką zdolność syntetycznego podsumowania, potrafił... Pod sum, po, postawić kropkę nad i. Co widać i, też tę te umiejętności tak. syntezy, w tym jak opisuje w, historię Rosji, tak. która jest przecież ogromnym A, zagadnieniem. Ale tu jeszcze druga taka historia, że, 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 że zaraz przed końcem Związku Sowieckiego e, przyjechał do, 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 do jeden z emigrantów e, późnych sowieckich, e, sowiecki ekonomista przyjechał. I tłumaczył na seminarium, byłem świadkiem, tego tłumaczył na seminarium, jak to jest, że tutaj mamy statystyki, ale to się nie zgadza. Jakie są mechanizmy realne sowieckiej gospodarki, i, tłum... I yy, przepowiadał, że na podstawie tego, co on wie o tej gospodarce sowieckiej, to były lata później 80. Związek Sowiecki zmierza do, yy, do krachu. Yy. Ten trójk został potraktowany w sposób haniebny. To znaczy. Byłeś świadkiem tego? Tak, byłem świadkiem tego. Po prostu nie. W ten sposób, że po prostu nie przyjęto do wiadomości. Nie, dysk, nie dyskutowano z nim nawet. Po prostu. Nie pasowało, nie, do, nie pasowało do, tezy. Do, do tezy i po prostu on, 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 on skończył. Później nie przyjęto, nie dostał żadnej pozycji, żadnego stypendium i później publikował swoje, swoje bardzo ciekawe rzeczy na temat gospodarki sowieckiej w takiej emigranckiej, niemal samizadowym wydawnictwie Czalidze w Nowym Jorku na takim, no, wyglądało to jak druki samizdatu, dokładnie. Przepraszam, bo to mi przypomina, jak się mogę, taką krótką dygresję. To mi przypomina spotkanie, jakie mieliśmy w ośrodku studiów Wschodnich w 2013 roku, troku, czyli przed agresją sowiecką, prawda, aneksją Krymu i agresją rosyjską na Ukrainę, kiedy mieliśmy przedstawicieli jednego dużego kraju z zachodniej Europy Naszą tezę o tym, że Rosja jest w stanie włożyć wojnę na Ukrainie, zostaliśmy potraktowani 2013 rok. Zostaliśmy potraktowani jak niegroźni nie, nie, nie idioci i rusofobii. A, słyszałem podobne anegdoty także z wcześniejszego, czy z późniejszego czasu, gdzie też cały czas te, te, te tezy o, o Rosji, cały czas, nawet dzisiaj w niektórych kręgach na zachodzie nie są przyjmowane ze zrozumieniem. Ten ekonomista ten, ten nazywał się Igor Birman. Teraz sobie przypomniałem nazwisko. I tam między innymi tłumaczył, dlaczego, nie, dlaczego... jeden z istotnych kwestii to była ta, że pojęcia są inaczej definiowane. Podstawowe pojęcia są inaczej definiowane. I, jakby, i, i sposób formowania statystyk jest także, jest także inny. I w związku z tym, yy, i mechanizmy, yy, jakby, biurokratycznego przetargu, yy, które rządzą tym światem gospodarki ekonomicznej, są inne. W związku z tym, różne postępowania, które są z punktu widzenia gospodarki rynkowej absurdalne w tym systemie, są absolutnie, absolutnie sensowne i racjonalne. Yy, także to, 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 o to tutaj właśnie chodzi. To, był, to była też istota sporu Pipesa z, z tak zwanymi rewizjonistami. Rewizjoniści uważali, że w Związku Sowieckim dokonała się rzeczywista i postępowa i taka progresywna z zmiana społeczna ta, nie, rewolucja że rewolucja okay, może rewolucja i była, była krwawa ale ta rewolucja musiała przecież cieszyć się poparciem mas. No bo, i argument był taki: no bo przecież w jaki sposób Sowieci, bolszewicy wygraliby wojnę domową bez poparcia mas? znaczy nie mieściło mi się w głowie, że mniejszość może siłą narzucać w większości swoje rządy. Przepraszam, bo tych takich spraw, które się nie mieściły w głowie elitą zachodnim także, czy może przede wszystkim elitą akademickim było, było znacznie, znacznie więcej. To była kwestia tak, 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 oczywiście. represji, to była kwestia terroru, to była kwestia łagrów, które Amerykanie tak naprawdę do śmierci Stalina do połowy lat 50. nie wierzyli do, do wystąpienia Chruszczowa. To była kwestia pacyfikacji cerkwi, to była kwestia głodu, to były wszystkie sprawy, które właściwie w badaniach amerykańskich nad Związkiem Sowieckim bardzo długo nie występowały, albo były bagatelizowane. Pajt był pierwszym badaczem, czy jednym z pierwszych badaczy, którzy mówili, po pierwsze Związek Sowiecki to nie Rosjanie, tylko to jest imperium wielonarodowe i to będzie miało swoje konsekwencje. konsekwencje. E, e, a po drugie, on też bardzo fajnie daje przykład, kiedy w jednym z tekstów w latach opublikowanych w drugiej połowie 40. George Kennan, czyli wybitny znawca Związku Sowieckiego, porównał sowiecką Ukrainę do, do Pensylwanii. Mówiąc, że Ukraina to jest taka właściwie Pensylwania, jest tak samo zintegrowana ze zwią zresztą Związku Sowieckiego, jak Pensylwania jest zintegrowana ze Stanami Zjednoczonymi. George Kennan, prawda? Wielki George Kennan. Więc sobie też taki bardzo inteligentny sposób, z dużą klasą jak, jak, to, jak to Pipes, sobie, sobie takie, takie żarciki stroi z, z niego. Ale też no, to, to był człowiek, którego, się, którego właściwie wszystkie najważniejsze tezy na temat Rosji i Związku Sowieckiego zostały pozytywnie zweryfikowane i tu jeszcze jeden przykład dam. Znowu się odwołam do innego wiedu, profesora Andrzeja Nowaka z Richardem Pipesem, przeprowadzonego w styczniu 1991, czy może w kwietniu 1991 roku. Kiedy Pipes y, mówi, to imperium się rozpadnie kilka miesięcy, osiem miesięcy przed, przed Białowierzą. Wierzę w to od 40 paru lat. E, moją pierwszą książkę poświęciłem temu właśnie tematowi. No, i właściwie te wszystkie tezy, które potem były tylko rozwiane, czy Pipe zodawał do nich kolejne argumenty, no, okazało się, że on miał rację, a, a, a właściwie wszyscy niemal bez wyjątku pozostali racji nie mieli. To, to, to doskonale, że, że o tym wspomniałeś, Wojtku, bo to ja mówiąc o tych fundamentalnych kwestiach, które jakby odkrył, czy jakby postawił tezy fundamentalne dotyczące historii Rosji, zapomniałem o, o bardzo ważnej. To znaczy, właśnie o tej pierwszej jego książce, to była jego to była jego doktorancka praca, doktorska praca na Harvardzie. Książka nazywała się bardzo niewinnie the Formation of the USSR, czyli formowanie, czy kształtowanie się, czy powstanie Związku Sowieckiego. Ale 54, tam jest... 54 rok. 54 rok, tak. To jest niezwykle ważne. Tam jest, i to w 54 roku on napisał. Też może dodajmy od razu, że ta książka została wydana po polsku niedawno. Ona ma trochę inny tytuł. Czerwone Imperium, powstanie Związku Sowieckiego. Koń, kończąc, kończąc jak podsumowując tą książkę, on napisał, nie tylko, że przewidział rozpad Związku Sowieckiego, ale, ale mechanizm zauważył wtedy, 70 lat przed. przed 50, tak? 50, Prawie 50, 50 lat, tak. pół wieku przed tym, jak to się stało. To znaczy, on zauważył absolutnie fundamentalną sprawę: mianowicie, że olbrzymie, olbrzymią, olbrzymie znaczenie miało sposób, w jaki. Do jakiego bolszewicy zostali zmuszeni, kiedy odbudowywali rosyjskie imperium w nowych formach, czyli w sowieckich formach. To znaczy, zauważył, że to, że, ten, że ta metoda wymyślona przez Lenina, że rozwiązanie tego problemu narodowościowego, który pojawił się w imperium rosyjskim i wybuch w roku 17 i doprowadził de facto do rozpadu Rosji już wtedy, że ta metoda, którą przyjęli, to znaczy, instytucjonalizacji narodowości przez nadanie im quasi państwowości, tej quasi państwowości, która była kompletnie fikcyjna, czyli wynalezienie tej formuły narodowej w formie, ta forma miała być czystą formą i nie miała mieć żadnego politycznego znaczenia i w socjalistycznej, czy komunistycznej treści, on tam pisze, że ta forma będzie tą treść Wypełniać, wypełniać, tak? I że w ostatecznym rachunku, chcąc, nie chcąc, Lenin położył podstawy pod przyszły rozpad Rosji, po kształtowanie się narodowości współczesnych. Tej, zbudował zbudował fundamenty. Tak, fundament. do I dokładnie tak się stało. Ten mechanizm suwerenizacji Republik Radzieckich i przekształcenia się lokalnych komunistów, nomenklatur komunistycznych w narodowe nomenklatury komunistyczne, o czym zresztą pisał wcześniej Brzeziński, ale on pisał o, 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 w czasach stalinowskich o y, Europie Środkowej, nie o samym Związku Sowieckim. Natomiast Pipes jakby przewidział ten mechanizm y, już w 1954 roku. Czyli jego prognoza tutaj dokładnie się spełniła. To jest po prostu to, 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 jest, coś, coś, to, to, to jest po prostu niesamowity geniusz intelektualny. Ale też powiedzmy, że... Jeszcze, zanim... do, jeszcze dodam jedną rzecz, bo to jest też ważne. Od tego czasu, od 1954 roku, kiedy Państw napisał tę książkę fundamentalną, nikt tak naprawdę w sowietologii sowieckiej, amerykańskiej, zachodniej problemu narodowościowym się nie zajmował. Wszyscy uważali, że problem, że Sowieci rozwiązali problem narodowościowy. I to brzmiało jeszcze w czasach pierestrojki. Wszyscy mówili, nie, przecież sowieci rozwiązali, nie ma problemu narodowościowego w Związku Sowieckim. W tym sensie powtarzali wszyscy sowiecką propagandę, ale szczerze w to wierzyli. Byli przekonani przez tą fikcję, i tu też jest ważne. Pipes miał nieskochaną zdolność odróżniania intelektualnej fikcji od rzeczywistości. I, I wyczuwania jakby fałszu. I tu też była jego wielki spór z, 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 z całą, czy prawie całym establishmentem zajmującym się Rosją i Związkiem Sowieckim Rosji na temat tego, jak pisać historię, w jakim stopniu opierać się na oficjalnych dokumentach, w jakim stopniu wierzyć sowieckiej historiografii i opierać się, jakby przyjmować pewne kategorie, pojęcia. Z tej, z, tej, z tej historiografii, i z tej, no powiedzmy, się, boże, politologii sowieckiej. No i tu podam taki, taki przykład. Jeden, bo człowiek, który był wtedy, właśnie, jak Pipes miał ten wykład po rozpadzie Związku Sowieckiego, który był wtedy dyrektorem Rosyjskiego Centrum na Harvardzie, napisał taką książkę o tym, gdzie porównywał. O Moskwie jako o, o metropolii, gdzie jego tezą było, że no, no w zasadzie to jest właśnie, to była ta teza związana ze szkołą modernizacyjną, była ta, ta intelektualne podstawy tego, tego całego rewizjonizmu była taka teza, że tak w zasadzie y, y, ty, Zachód i Związek Radziecki tak naprawdę nie różnią się niczym. Fundamentalnie. Ponieważ istotne jest to, że to są kraje uprzemysłowione. To był który rok? To są lata począwszy od 50 ta, ta, ta teza modernizacyjna Cały czas pojawiła się w latach 50 ona żyła. Ta niebywała teza była mainstreamem, ta, powiedzmy to. Bo Ponieważ no, no, i mierzyli w związku z tym poziom industrializacji, są no, kraje uprzemysłowione, poziom urbanizacji, poziom e, wykształcenia, e, alfabetyzacji, poziom sekularyzacji. I tu się wszystko. Więc tak, te kraje są tak naprawdę. Cała reszta to jest tylko taki, taka, taka ideologiczna taka parawan, a tak naprawdę te kraje są tak, takie same mają takie same problemy, i wszystkie te elity tak naprawdę są przejęte, czy jakby ich głównym zada zadaniem jest rozwiązywanie tych problemów, które rodzi ta właśnie industrializacja, ten, ten proces modernizacji. E i to była taka bardzo nośna, i, 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 i to była, to, to była to podstawa intelektualna, ale tego, też trwała. Tego. Powiedzmy sobie, że trzy dni temu mieliśmy rocznicę, i zaraz bo to jest bardzo ważne, mieliśmy 32. rocznicę słynnej przemowy prezydenta Busha w Kijowie 1 sierpnia 1991 roku, czyli kilka miesięcy przed rozpadem, cztery miesiące przed rozpadem Związku Sowieckiego. W którym to prezent Stanów Zjednoczonych, idąc tą narracją, o której przed chwilą powiedział Witek, mówi do elit w parlamencie sowieckiej Ukrainy: mówi Stany Zjednoczone nie poprą niepodległości Ukrainy. Musicie budować lepszy związek sowiecki. Przemówienie na tabele napisane przez Kondolizę Rice, potem słynną też dyplomatkę amerykanką, amerykańską. Ale tutaj by jeszcze jedną rzecz powiedział, mianowicie to, o czym mówił Pipes, było oczywistością dla polskich badaczy jeszcze przed wojną. Polscy badacze, także prometeiści, mówiliśmy w przy poprzednim naszej rozmowie o Włodzimierzu Mączkowskim, jednym z tych najważniejszych przedstawicieli nurtu prometejskiego w polskiej myśli politycznej, dla nich to była oczywistość. Oni mówili, Związek Sowiecki jest państwem wielonarodowościowym. Związek Sowiecki, jak się rozpadnie, a uważali, że się rozpadnie, to jest tylko kwestia czasu: rozpadnie się po szwach narodowościowych, trzeba popierać dążenie do niepodległości Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich oczywiście po, 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 druge, po drugiej wojnie światowej, Kaukazu, Azji Środkowej i tak dalej. Więc coś, co w tej części Europy, także jeśli chodzi o polskie kręgi emigracyjne, także jeśli chodzi o kulturę, także jeśli chodzi o to, co pisał po wojnie Włodzimierz Bączkowski, to wszystko było czymś naturalnym. Natomiast na ludzi, którzy głosili takie tezy, Patrzono jak na... jak na podżegaczy wojennych ludzi z innej galaktyki. Tak. Nie, no, po prostu A... patrzono jak, jak, tak, jak na wariatów, tak naprawdę. Tak, znaczy, znaczy że, że w Związku Sowieckim jest jakieś, są problemy narodowości, że on się rozpadnie. To po prostu to było tak, tak niewiarygodne. Jak mówię, no, no, przez 50 lat nikt nie zajmował się problemem narodowościowym w Związku Sowieckim. Nie było żadnych badań na ten temat. Pierwsza, pierwszą jaskółką trochę, to było jak e, karedon Kos. Na końcu lat 80. napisała, zaczęła o tym pisać. No ale ona też pochodziła, jakby ona była outsiderem w tym całym towarzystwie, bo ona, ona była konserwatywną, konserwatywną Rosjanką, tak? Więc to jest. I, i, i przejęła też cała historiografia amerykańska-zachodnia od historiografii rosyjskiej, tym razem XIX-wiecznej, paradygmat pisania historii Rosji jako państwa narodowego Rosjan. Czyli tam też. Ta kwestia narodowościowa w ogóle nie istniała. Ona istniała tylko w takich kategoriach jak mniejszości narodowych. A nie fundamentalnej opisu. kwestii funkcjonowania tego. Organizm politycznego jako wielonarodowościowego imperium, częściowo imperium, częściowo mocarstwa, koloni imperium kolonialnego, tak? bo tutaj różne są relacje. Powiedzmy, że też jeszcze, że nie częściami. tylko mainstream, Amerykańskiej Akademii no, negatywnie odnosił się do kolejnych książek Pipesa, ale też emigracja rosyjska. Jest tutaj takim czołowym wrogiem Pajpsa był niejaki Aleksander Sołżanicy. Który czynił za zarzut pochodzenie polskie Pajpsa. Nie, nie, też był inny, czy inny czołowy historyk, który zresztą był polskim też Żydem urodzonym był w Wilnie. Mosze Lewin. Mosze Lewin, tak, który zarzucał, który zarzucał Pajpsowi, że nie, nie można czytać Pajpsa i innych Polaków. Bo oni słowa prawdy o Rosji nie powiedzą. Tak do tego się między no, innymi powiedział. Słowa. On, on napisał to po prostu. Co, nie tylko, że mówił, co, co jest gorsze, bo to jest po prostu niesłychane. Na, napisał to w jednej z polemik e, w, z Pipesem. Mimo, że sam był pochodzenia polskiego... Że, że Pajpsowi nie można wierzyć jako historykowi Rosji, ponieważ jest Polakiem i w związku z tym jego podejście do Rosji nie jest obiektywne, jest tak, ale sam, sam Sołżenicyn, który wręcz zwalczał Pajpsa, Pajps zresztą bardzo ciekawie o nim pisze, bardzo krytycznie o nim pisze, mianowicie uważał Sożernicy na za fałszowego proroka, za osobę, która była pełna nienawiści i, i która tak naprawdę zrobiła więcej złego niż... Yy, Niż do, do, dobrego. Natomiast no, Pipes był jednym z tych przedstawicieli emigracji, bia, bie, znaczy wcześniej białej, ale też emigracji, tej, który pozwolono na, na, na opuszczenie Związku Sowieckiego, którzy no, nie budowali, nie wspierali tych test Pipes, a tylko wręcz je zwalczali. Tym samym pomagając z innym przedstawicielom elit zachodnich, no, gdzie jednak Sołżenicyn był postacią wielką, spiżową. To były też, rozumiem, kierunek ten rewizjonistyczny cały czas. Czy... No nie, akurat y, Sożynisty w ogóle od samego początku swojego płudna na zachodzie y, przyjął trochę inno. Tu, 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 tu linia sporu była inna niż z rewizjonistami. Bo przecież Sołżenicyn nie, nie, nie uważał, że władza sowiecka opiera się na poparciu mas i jakimś że mandacie sowiecki Naprawdę robi dużo dobrego, ponieważ modernizuje, tak, buduje przemysł i cywilizuje. Zwalcza analfabetyzm. Tak, i tak, tak. tak, tak, dalej. tak. I, I ten system nie ma, to jest rzeczywisty system sprawiedliwości społecznej, bo tam są to przecież te, nie ma bezrobocia i jest, no, nie, ma, nie ma wyzysku itd. Tak tak no więc oczywiście tu z, 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 z Sołżenicynym pole sporu było zupełnie inne. To znaczy, Sołżenicyn zarzucał Pipesowi, że jego obraz Rosji jest, jest negatywny. Dosyć, to była dosyć dziwna bo, bo oni w zasadzie tak w bardzo wielu y, diagnozach dotyczących Rosji się zgadzali. Ale chyba nie w tym, że jednak Pipes uważał, że bolszewizm wyrósł z tradycji tak, rosyjskiej, a to Sołżenicyn a a tu, a tu tu odrzucał. Tak, 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 to była fundamentalna Tak, bo dla, dla e, na całe zło przyszło z zachodu. E, natomiast dla Pipesa e, całe dobro dla Rosji przyszło z zachodu. Tylko tak. nie zostało dobrze. Tylko, tylko ono zostało um, przezwyciężone przez siłę miejscowej, no, miejscowej tradycji politycznej. Że ta tradycja polityczna rosyjska wchłonęła. Tak? Ona przekształciła. On pokazuje bardzo dobrze na przykładzie tego, jak opisuje funkcjonowanie marksizmu w Rosji. Że ten marksizm, no, on poświęca sporo czasu temu i sporo miejsca w swojej książce o, 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 o rewolucji bolszewickiej, gdzie pokazuje, jak w jaki sposób ta wersja marksizmu, która wykształciła się w Rosji, w jaki sposób uwarunkowana przez miejscową tradycję polityczną. I dlaczego ten marksizm w wydaniu rosyjskim, w tym bolszewickim wydaniu, bo tam były różne nurty, jedne były bardziej europejskie one szły w tym kierunku, w którym, w którym marksizm wykształcił się w, 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 w Europie na przykład środkowej, w Niemczech, tak? gdzie główny nurt marksizmu to był marxizm y, socjaldemokracji, czyli ten reformistyczny, który łączył demokratyzm i liberalizm z, z socjalizmem. Natomiast w Rosji, nieprzypadkowo twierdzi Pipes i ma dużo racji, ta autokratyczna tendencja, autokratyczne tradycje, y, to od, y, myślenie w, o polityce w, w kategoriach y, zero-jedynkowych. Y, Myślenie o jednostce jako o, o czymś, co ma służyć większej zbiorowości, ten kolektywizm, że to wszystko wpłynęło, a także warunki, tak? to znaczy to, że ten, ten, ta partia musiała działać w podziemiu, tak? ta partia socjalistyczna-bolszewicka, wpłynęły na to, że ona no jakby zaczęła. Yy, przejmować te fundamentalne elementy tej, 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 tej kultury politycznej i stała się też partią autorytarną i totalitarną. Można powiedzieć, że bolszewizm odtwarzał w nowych warunkach technicznych tak, hi historycznych ten model patrimonialnej monarchii, który funkcjonował w czasach, no, kiedy ten system rozbudowanym aparatem represji, służbami przywracał, socjalnymi. ponieważ Pajp pokazuje jego koncept historii, że ten wpływ zachodni, który zaczął się w Rosji w XVIII wieku, on powoli prowadził do osłabienia tego, tej monarchii patrimonialnej, powoli kolejne elementy patrimonializmu tego systemu patrimonialnego, one pod wpływem tej tradycji europejskiej były przezwyciężane, ale prowadziło do takich napięć, że w końcu system się załamał, powstał kompletny chaos, ale jedynym wyjściem była, było odbudowanie struktury politycznej w oparciu o te same zasady, tak? z innymi technikami, z innymi hasłami, ale pewne fundamentalne zasady okazały się te same. I ci, którzy proponowali inny model, ten europejski, nie byli w stanie. Wygrać? Tak? No, to, to kwestia rozstrzygnąła się na polu broni na, na, polu, na, polu, na polu walki, tak? w, w, czasie, w czasie wojny domowej. Chciałem już przejść do, do lat 90. i czy zapytać, czy on po, tych, po tym momencie, w którym może nie mówi wprost, a nie mówiłem, ale de facto wydarzenia historyczne pokazują, że to Pipes miał rację, czy w jakimś stopniu jest on staje się mainstreamem, czy jednak cały czas nie? No myślę, że te jego książki, które napisał, one są już dzisiaj mamy to daleko nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Jednak z trudem, ale jego rola jako wybitnego znawcy historii rosyjskiej została zaakceptowana. Czyli tą batalię wygrał z tą z głównym nurtem Nie mam takiego przekonania, że ją wygrał. Także biorąc pod uwagę, ja w ogóle jestem czasami uderzany, jak wiele mamy, mamy podobieństw, jeśli chodzi o to, jak dzisiejsze ality zachodnie i amerykańskie, i zachodnioeuropejskie patrzą na dzisiejszą Rosję, jak patrzyły na Związek Sowiecki. Że mamy bardzo często te same kalki, te same, te same przekonanie, że u nich przecież społeczeństwo jest bardzo podobne jak nasze, tylko ma na, na górze jest, 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 jest zły car. Więc to ma głębokie korzenie intelektualne, wytworzone przez pokolenia amerykańskiej zachodniej akademii i no, to też naszym historycznym polskim i, i w regionie celem jest to, żeby, żeby pokazywać, jak to robił Pajt, że, że to wcale tak nie jest bardzo często, jak się innym wydaje, że jest. A czy on dzisiaj byłby wśród tych zdziwionych, czy wśród tych niezdziwionych, jeśli chodzi o to, co, się, co niestety obserwujemy na Ukrainie? Nie, no byłby, znaczy mamy jego wypowiedzi już później z ostatnich lat przed śmiercią, kiedy mówił o tym, że, roku 18, że, 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 o, że, niestety, że że, jakby, no, wszystko idzie w tym kierunku e, odbudowy systemu e, opartego na tych e, zasadach, e, które są, które funkcjonowały w czasach carskich, później w czasach Związku sowieckiego i, i ten eksperyment e, kiedy Tu Pipes przyznawał, że on się bardzo pomylił, że on miał wielkie nadzieje związane z tym, że po 1991 roku Rosja jednak pójdzie inną drogą, i w związku z tym, te, 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 ja zresztą ja, ja uważam, że on miał absolutną rację, że, te, że to co się stało w Rosji gdzie, pod koniec pierestrojki to, 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 to była znacząca zmiana i tam była pewna szansa realna, i to pewne mechanizmy zafunkcjonowały. A, ale to jednak w ostatecznym rachunku y, okazało się za słabe i, i to już było widać w 1993 no roku. Tak? Znaczy to, że Jelcyn, to, to rozstrzygnięcie konfliktu y, wewnątrz elit rosyjskich odbyło się przy, pomocy, przy użyciu siły i taka symboliczna scena, że, że czołgi rosyjskiej, armii ostrzelały wtedy. Y, y, budynek e, parlamentu, tak, który, który wcześniej był tym ośrodkiem oporu przeciwko Puczowi komunistycznemu. E, no to wszystko wskazywało na to, że, że jednak te, 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 ten, ten, ten kod DNA, to DNA polityczne, ono, ono jednak po tym pewnym takim zejściu w stanu śpienia, ono, ono, ono znowu zaczęło być aktywne i znowu zaczęło działać i on nie ma żadnych wątpliwości co do Putina, którego uważał za tam, tam On się trochę mylił co do Putina, bo on myślał. W pierwszym że, okresie, tak, że, że, że Putin. Nie, 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 tak. nie on, on myślał, że Putin będzie prowadził do, do, do takiej. do budowy Związku Sowieckiego. Bardziej, że to będzie taki pró próba przywrócenia prób modelu sowieckiego ze wszystkimi jego. Tymczasem to, moim zdaniem, to nie jest tak. To jest to pewna hybryda. To jest to jest to, hybryda to, to jest to jest to jest i carskiej. To jest pewna. pewna to, mają rację, że to jest jakby o, o, o powrót do tych podstawowych fundamentów kultury politycznej, ale jednak forma tutaj była nowatorska, ja bym powiedział. I tej, tej nowatorskości. Putina i tej jego ekipy, Paweł ja trochę moim zdaniem nie doceniał. No, ale już był strajkiem bardzo wtedy wiekowym, z, no, już z pewnymi ograniczeniami. Co Zmarł wiek 90 lat. Tak, no więc to co do możliwości no, już czytania, słuchania, tak, wchłaniania tych, tych nowych, nowych zjawisk, wiedzy, więc to, to ja bym się zupełnie nie dziwił. Na przykład uważał, że, że kolejna rocznica rew... okrągłej rewolucji październikowej będzie hucznie obchodzona i że władza rosyjska, putinowska przyzna się do tej rewolucji, będzie ją tam... Tymczasem no właśnie odwrotnie, tak? Władza... Ponieważ rewolucja stała się słowem tabu w Rosji, tak? System, system stał się... Ale tu można powiedzieć, że inna jakby teza państwa została znalazła w spełnienie, że że, 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 że ta władza rosyjska zawsze będzie taka, ta, ta klasyczna władza, ona będzie konserwatywna, ona będzie antyrewolucyjna, ona będzie anty, przeciwko zmianie. W tym sensie odrzucenie tej, tego mitu rewolucji bardzo dobrze wpisywało się w ten, w ten, w ten model polityczny, ten paradygmat polityczny rosyjski, który Pipes jakby zrekonstruował, czy, czy który, 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 który dostrzegł i, i opisał. Ja mam też wrażenie, że po pierwsze, yy, warto czytać Pipesa, bo to nie jest tylko kwestia historycznego podejścia do Rosji i Związku Sowieckiego, ale też ta, ten pewien kod kulturowy, to, ten, te, te pewne po, yy, powtarzające się wzorce postępowania polityki yy, Moskwy. One są niezwykle adekwatne, niezwykle pomagają zrozumieć dzisiejsze zachowanie elit rosyjskich, państwa rosyjskiego, ale też społeczeństwa rosyjskiego. I tutaj znowu chciałem już na koniec jeszcze jeden cytat przytoczyć, który myślę, że dobrze jest dobrą, do, dobrą diagnozą zachowania społeczeństwa rosyjskiego po 24 lutego 2022 roku. Mianowicie pisze Pipes, komunizm sprawił, że Rosjanie czują się jeszcze bardziej bezsilni. Wieki egzystencji w surowym i kapryśnym klimacie pod rządami równie surowych i kapryśnych władz nauczyły Rosjan godzenia się z losem. Na pierwszą oznakę kłopotów chowają się jak żółwie do swojej skorupy i czekają aż niebezpieczeństwo minie. Ich silną stroną jest zdolność przetrwania nawet w najtrudniejszych warunkach. Słabością Bierne znoszenie przeciwności losu. Nieszczęścia przyjmują jak rzecz naturalną. Więc jeśli ktoś oczekiwał, że społeczeństwo rosyjskie zacznie protestować po agresji Rosji na Ukrainę, no to gdyby przeczytał Pipesa, to by, to by wiedział, że nie. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że Pipes był tym politykiem, który w administracji Reagana postulował bardzo takie twarde podejście do Związku Sowieckiego. To znaczy, on mówił, że Związek Sowiecki jest krajem, który jest niereformowalny. Jakiekolwiek rozpoczęcie reform sprawi, że Związek Sowiecki się rozpadnie. I to Pipes był konsekwentny w tym myśleniu i mówił: popychajmy ich do reform. To sprawi, że się wywrócą. Co więcej, i to jest to, co jest adekwatne dzisiaj, e, mówił Pipes, e, im gorzej będzie w Rosji, wtedy w Związku Sowieckim, e, im więcej sankcji, tym będzie gorzej w Rosji. Tym, tym bardziej będą zmuszeni do tego, żeby coś wewnętrznie zacząć robić. Ja też uważam, że dzisiaj system putinowski jest niereformowalny. Im gorzej będzie w Rosji, im dalej będą szły sankcje zachodnie, tym szybciej doczekamy końca reżimu Putinowskiego. Więc pewne diagnozy, które Pipe stawiał wobec Rosji jako pewnego modelu władzy, który w podobnej formie trwa do dzisiaj, prawda, I także jeśli chodzi o pewną mentalność ludzi, którzy tym krajem rządzą, one są bardzo pomocne w nie tylko w zrozumieniu tego, czym jest dzisiejsza Rosja, ale też w wypracowaniu pewnej polityki wobec tego kraju. Oczywiście z pewnymi zmianami, bo też to nie jest jeden do jednego we wszystkich aspektach. Natomiast no, Pipes jest na pewno tym gigantem tym myślicielem, nie tylko historykiem, którego prace no, mają fundamentalne znaczenie. Powtórzę tę myśl, że, że warto czytać Pipes'a też po to, żeby nie patrzeć jak ci sowietolodzy amerykańscy, którymi trochę się znęcaliśmy w tym podcaście, żeby nie patrzeć przez okulary myślenia naszego na Rosję, tylko patrzeć. Spróbować spojrzeć przez te rosyjskie okulary i w ten sposób spróbować zrekonstruować myślenie rosyjskich elit, ale też rosyjskiego społeczeństwa, co ułatwi nam zrozumienie tego, co się, co się dzieje dzisiaj. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.